tutaj całe spektrum nieruchomości komercyjnych, inwestycji, jakie prowadzimy na terenie Polski, w największych miastach Polski. To ja myślę inwestycje w Krakowie, inwestycje we Wrocławiu, w Warszawie, w Gdańsku oraz w Trójmieście. Chcemy je zaprezentować, przedstawić potencjalnym inwestorom, potencjalnym nabywcom tych inwestycji, które chcemy też później sprzedać. Oprócz tego zaprezentować chcemy tutaj naszych przedstawicieli i zespoły, które pracują w tym momencie dla nas w Londynie i Berlinie. Są to nowo otwarte biura projektowo-deweloperskie, które mają zadanie tutaj pozyskanie partnerów pod inwestycje, tak, w Berlinie i w Londynie. Inwestycje, które mają na celu stworzenie JV, pod stworzenie jakiegoś projektu ciekawej inwestycji, bądź JV pod wspólną budowę z inwestorem nieruchomości komercyjnych, biurowych, bądź też nieruchomości mieszkaniowych. Naszym celem na te targi jest tak naprawdę pozyskanie jak najszerszych relacji biznesowych, tak? Czy to z systemami finansowymi, czy też powiedzmy z funduszami private equity, funduszami powiedzmy strategicznymi inwestujących na nieruchomości w Europie i w Polsce, po to, aby te relacje tutaj nabyć, rozwinąć i aby stworzyć podwaliny pod jakieś późniejsze transakcje na rynku polskim czy zagranicznym. Tegoroczne targi są wyjątkowe, przede wszystkim dlatego, że jakkolwiek to kuriozalnie zabrzmi, padliśmy ofiarą klęski urodzaju. Większość naszych gruntów w naszym flagowym projekcie w Nowym Centrum Łodzi i w strefie wielkomiejskiej bezpośrednio wokoło Nowego Centrum Łodzi zostało sprzedanych już uprzednio, więc sprzedajemy te, których jeszcze nie mogliśmy wcześniej sprzedać z przyczyn głównie formalno-prawnych, więc sprzedajemy ostatnie kąski w okolicach dworca Łódź Fabryczna. W tym roku przyjechaliśmy na Expo jako młody startup prawniczy ze względu na to, że tu po prostu trzeba być, wypada. Jest to okazja nie tylko do tego, żeby spotkać się z inwestorami, zwłaszcza tymi, którzy na co dzień nie przebywają w naszym pięknym kraju, czyli w Polsce, ale też szansa, żeby spotkać szereg kolegów, nawet tych, którzy mieszkają czy przebywają na stałe w Warszawie. Nieczęsto mamy okazję na miejscu się spotkać, porozmawiać, wymienić poglądy. Jedziemy tutaj z ofertą miasta stołecznego Warszawy, ofertą nieruchomości na sprzedaż, do wystawienia na przetarg, ale również z 9 partnerami, bardzo ważnymi, dużymi inwestorami rynku nieruchomości. Pewną inspiracją dla nas na tych targach jest to, jak fantastycznym ośrodkiem kongresowym jest miejsce, w którym one się odbywają i mam nadzieję, że uda nam się takie miejsce również wybudować i wypromować w najbliższych latach w Warszawie.